Mocne strzelanie urządzili sobie piłkarze Ilanki Rzepin w ostatnim w tym roku ligowym starciu. W meczu 17 kolejki wygrali z Promieniem Żary 7-1. Po meczu było praktycznie już po pierwszej połowie, bo w niej Ilanka strzeliła 5 bramek, z czego 3 Mateusz Stefanowicz. Goście odpowiedzieli jednym trafieniem, ale na więcej gospodarze nie pozwolili. Promień Żary jest takim zespołem, gdzie potrafi spektakularnie wygrać, ale też drugi raz spektakularnie przegrać 7-1. Szykowałem się na ciężki mecz, na ciężki bój. Fajnie, że dopisała dzisiaj skuteczność i możemy się cieszyć 7 bramkami. Tym samym po rundzie jesiennej Rzepinianie są na czele czwartoligowej tabeli. Już runda wiosenna tamtego sezonu pokazała, że w tym zespole jest duży potencjał. A tak wygląda tabela po 17 kolejkach. Ilanka Rzepin jest pierwsza, Lubuszanin Drezdenko drugi, a tabele zamykają Stal Sulęcin, Korona Kożuchów i Spójnia Ośno Lubuskie.